Cześć, Pasieka Gromadzeń, 3 maja, godzina 14. Szykuję się tutaj trochę do robienia startera. Miałem siedzieć i odpoczywać, ale to mi nie zajmie dużo czasu, wiecie. Podejdę z dwóch uli silnych, wezmę 4 ramki albo 3. Dwie z czerwiem, jedną lub dwie z pokarmem. Do tego sypię trochę pszczoły, może z trzeciej jeszcze rodziny. Tak, jakbym tworzył odkład, zrobię starter i jutro bym przekładał larwy. Więc chyba tyle. Tutaj nie zajmie mi to dużo czasu, wiecie, z pół godzinki, ile to tam zajrzeć, tylko wiadomo, tam matkę może odszukać. Chociaż powiem wam, że nawet niekoniecznie, bo może zabiorę po prostu ramkę z tą, którą przeniosłem do góry, z czerwiem krytym. Słyszałem o dwóch metodach robienia starterów. Jedna to jest taka, że robimy tylko z czerwiu krytego i chyba tak zrobię. A druga daje się również czerw otwarty. No i ta druga metoda ponoć jest po to, żeby tam pszczoła była tak jakby przygotowana do produkcji mleczka pszczelego. No bo ma młode larwy, podlewa je i obok tego się daje tą ramkę hodowlaną. No ale też rozmawiałem z hodowcami, mówią, że wystarczy właśnie czerw kryty, jak się przynosi młodą pszczołę, ona ma nadprodukcję mleczka pszczelego i nie trzeba tej larwy młodej dawać. Także no, spróbuję jedną z tych metod, raczej tą właśnie z czerwiem krytym. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Ewentualnie zrobię po dwóch dniach znowu starter i... No bo mam dwie listwy, czyli tak jakby... Ten starter wykorzystam dwa razy, później zostawię jakiś jeden matecznik, no i będę miał około 40 chyba 4 tych miseczek hodowlanych. Idę tutaj, bo tu mam głóg. Widzicie, u mnie głóg już się troszeczkę kończy, ale to też zależy od odmiany. Część po prostu kwiatów już jest przekwitła. Pszczół jako tako nie widzę, chciałem nagrać kolor pyłku. I też podejdę zaraz na sosnę. Może uda się jakąś pszczołę nagrać. No, tu mamy pszczółkę. Jakiś tam pyłek ma, ale niedużo. Jakieś takie zaczątki. No ale widzicie, pszczoły zbierają pyłek sosny. Jakby mi ktoś nie wierzył, bo już pamiętam rok temu byłem w Przemkowie na dniach no, Święto Miodu i Wina tam jest. 2 lata jeździłem i... Znaczy wcześniej też jeździłem, ale jako taka osoba, wiecie, która tam przyjechała pochodzić, ale 2 lata już tam mam swoje stoisko. No i... I właśnie kłócił się, czy nie kłócił, ale przyszła do mnie jakiś klient, kupił ten pyłek, mówię, z sosny, a ktoś tam mówił, że nie, poszła dalej, do innego coś tam kupować, chyba pierzgę, bo ja pierzgi wtedy jeszcze nie miałem, albo już mi się skończyła, pierzgi miałem bardzo mało w tamtym roku. No i tam ten pszczelarz, bo ona mówiła, że pyłek wzięła tam gdzieś indziej, sosny, a on nie ma pyłku z sosny. No, także jeżeli nie wierzycie, to przed chwilą widzieliście pszczółkę, miała na obnyżach trochę pyłku. Zresztą tutaj już sypie się pięknie ten pyłek. Ostatnio pokazywałem, o, chmurki lecą. I pszczółki jak najbardziej oblatują. I u mnie jest kilkaset metrów od pasieki las, gdzie jest pełno tej sosny. No i tak zazwyczaj noszą ten pyłek po rzepaku przed akacją. No w tym roku... Akacji jako tako nie ma, no ale widzicie, coś tam właśnie pyłku zaraz pokażę wam noszą i całkiem dużo właśnie z tej sosny. Co roku udaje mi się pozyskiwać. Powiem wam, nie wiem co się dzieje, ale tutaj mam tak jakby, no od pasieki, pasieka jest tam i tu jest tak jakby autostrada, jak rzepak kwit, pełno pszczół latało i powiem wam, nadal jest pełno, ja nie wiem, czy no, tego nie będzie, bo to wiecie, ja stoję, widzę, jak te pszczoły latają tu masowo. No jest prawie 60 rodzin, więc
Ale tak jak mówię, jeżeli chodzi o akacje, no to one by latały całkiem w innym kierunku, bo tutaj w tą stronę nie ma, tam są pola po prostu uprawne. Akacja jest całkiem w drugim, w stronę domu, czyli w tamtą. Tam są lasy. No i po prostu pszczoły pięknie. O, tutaj może widać. Patrzcie na to. O, teraz widzicie? Tylko śmiga na tym. Jest po prostu bardzo duży ruch. Ja jestem w szoku. Jak one tutaj latają dzisiaj. O. Tutaj widać od tej strony, jak przylatują. Po prostu jak samoloty na lotnisku w przyspieszonym tempie. Mnóstwo, mnóstwo pszczół. No i tak dzień temu, dwa dni temu wiało i nie było. I możliwe, tam ktoś pisał, że to jest przez jakiś tam rodzaj wiatru, że to osusza. I pszczoły nie mogły zbierać tego nektaru, a się może jeszcze okazać, że jeszcze coś tam doniosą tego rzepaku. Bo ja ostatnio już nagrałem ten odcinek, że już jest końcówka rzepaku. A się może okaże, że jednak nie, no bo patrzcie, one ładnie cały czas tu pracują. No ciekawe, ciekawe. Zobaczymy. No ja wcale mi się nie śpieszy z tym miodobraniem. Jeżeli one jeszcze idą zbierać, ja jak najbardziej poczekam, żeby nazbierały więcej. No a widzicie, mamy godzinę drugą i tyle już jest tego pyłku. No nie jest cała tutaj, bo jeszcze sporo by się zmieściło, no ale coraz więcej. Ktoś nam pisał, że to jest z głogu, ale z głogu jest według mnie bardziej zielony. A to jest ta sosna. Dobra, zobaczę jeszcze może w innym. No, tu jest chyba nawet więcej. Chociaż też tak, tam było, widzicie, z przodu bardziej sypane, a tu jest bardziej z tyłu. No i według mnie to takie o tu zielonkawe właśnie, oliwkowa kolor, to jest głóg. A to jest reszta ciemny sosny. No, także mogę się mylić, ale na 99% uważam, że to jest sosna, bo u mnie dużo głogu nie ma, a sosny jest cały las. Także dzisiaj też pracują, mówię, w stronę pól, tak jakby jednak gdzieś tam jeszcze rzepak trochę kwitło i całkiem latają w tamtą stronę. Mówię, jak akacja się zaczynała, to nagle wszystkie leciały tu, w tą stronę, gdzie ja stoję. I w stronę po prostu, tak jakby wioski, w stronę lasu. A teraz dalej latają w stronę pól. No nic, idę ubrać kombinezon pszczelarski i będę robił starter. No dobra, podkurzacz odpalony. Myślę, że z tych trzech rodzinek, co tu są, wezmę po dwie, jedną po jednej ramce Zula z czerwiem, dwie ramki czerwiu krytego, jedną z pyłkiem, jedną z pokarmem, a z tego trzeciego z dwie, trzy ramki pszczoły dosypię, bo starter będę robił tutaj na pasiece, więc pszczoła lotna odleci, ale ona nie jest potrzebna tak jakby do tego, aby te mleczko wytworzyć, to młode pszczoły muszą być, ale musi być gęsto, musi być bardzo dużo tych pszczół, ma być aż ciemno. Jeżeli tego nie będzie, no to bez sensu taki starter robić, to trzeba będzie na przykład jutro dołożyć i przełożyć przekładanie larw o jeden dzień, ale mam nadzieję, że się uda. Jeszcze nie miałem z tym problemów, więc myślę, że będzie dobrze. No dobra, przygotowałem sobie już tu ulik. U Burnata kupiłem te uliki odkładowe. Zobaczymy. Mam nadzieję, że będą dobre, tak jak te ule, bo od nich biorę styropianowe. No i też pomyślałem, że wezmę te odkładówki. Bo tamte, co były do samodzielnego montażu, co mam, no to tak przy zimowaniu pszczół, to tam wilgoć, sporo wilgoci było, to już kiedyś mówiłem, więc może w tych będę po prostu zimował. Wziąłem 10 na próbę, jak będą dobre, to po prostu, jak będę już potrzebował więcej, no to będę kupował porządne. Dobra.
O, widzicie, tutaj już ładnie zaczęły sklepić środek. Przynajmniej. O, tutaj jest taka, widzicie, troszkę z jednej strony, coś chyba poprzenosiły w miarę. Ta jest, o, prawie z tej strony zasklepiona ładnie. Mają miejsce, bo ja dołożyłem tutaj te korpusy, ale no musiałem gniazdo po prostu im przewietrzyć, żeby nie weszły w nastrój rojowy. Kurczę, poprzyklejały chyba od dołu, bo nie mogę wyciągnąć. O, ruszyło. No, a widzicie, nadstawki, o tutaj, widzicie? No. Nadstawki, nie wszystkie, ale te środki po parę rameczek bardzo ładnie. O, ta prawie cała już ramka. Elegancko. Bardzo fajnie. Takie rameczki się ogląda. Dobra, to ja to ściągam i w tym korpusie pewnie będzie przeniesiony przeze mnie czerw kryty. No i właśnie taki będę potrzebował do odkładów i chyba muszę iść po węzę. No tak, bo nie zostawię pustego miejsca, bo mi zaraz zrobią dziką zabudowę. Więc pójdę jeszcze po parę ramek węzy. Dobra, wyciągnąłem jedną ramkę. Tam była węza odrobiona. Tutaj jest troszkę, o, tutaj jest miodek, też świeża jakaś. To był susz, to nawet ładnie zasklepiły, ciężko podnieść. Tu chyba były już ramki, gdzie był wcześniej czerw, też tam pozalewały. Też tak, środek jest fajnie zalany, a boki już są takie bardziej puste, jak ta ramka. Z jednej strony pusta, z drugiej tam trochę jest, no niedużo, ale one, wiecie, nie zasklepią tego, odparują. Normalnie się będzie kręcić, tylko trzeba będzie sprawdzić refraktometrem, ile jest procent wilgotności miodu przed miodobraniem. Dobra, tak jak widzicie, wziąłem jedną ramkę z czerwiem krytym, tam jest jedna z pokarmem. Teraz postaram się też zabrać ramkę z czerwiem krytym i drugą, żeby było więcej pyłku, jak się uda. Muszę oczywiście już spryskać. To jest taki zapachem, trochę takim, jakimiś olejkami. Płyn właśnie do łączenia rodzin i on będzie też dobry teraz, bo no muszę jeszcze z drugiego ula dać ten czerw, pszczołę, no i z trzeciego. Także, żeby się nie pogryzły pszczoły, bo się mogą atakować, trzeba po prostu ten zapach im tutaj. No a to i tak jeszcze ciasto będzie szło. Nieważne, że jest pokarm. Ma być po prostu jeszcze złudzenie pożytku, żeby one szybko dobrze przyjmowały te larwy. Dobra, powiem wam, no mam już tak jakby zrobiony starter. Tu jest 5 ramek, jedna z węzą, dwie z pokarmem, dwie z czerwiem. Dlatego dwie z pokarmem, że jedna była więcej pyłku, druga była cała tak jakby z miodem. No i dorzucę z tego ula jeszcze trochę pszczoły, bo widzę, że nie jest jeszcze tak ciemno jej, jakbym chciał. A to była plenna jakaś matka z cichej wymiany, nie wiem, czy to po jakimś bakwaście, czy co, ale to jest, tutaj tyle tej pszczoły było, więc myślę, że tutaj będzie dobrze pobrać z tej rodzinki pszczół i im nie zabraknie. Widzę, już nawet w górnym korpusie jest ich sporo, ale tutaj mogą być zbieraczki, bo tu jest miód, więc raczej po prostu wezmę z dołu, z czerwi otwartego. Dobra, nie byłbym sobą, gdybym nie zaglądał. Tutaj sobie położyłem jedną ramkę. Tutaj trochę z góry posklepiły, ale jest pełna miodku. I zobaczymy, jak to tu wygląda. Tak na szybko, chociaż z 2-3 ramki. Miałem się nie babrać, szybko pół godzinki zrobić, a jak zwykle, o, ładnie sklepią od góry. Także mówię, najsilniejsze przyniosły około tego korpusu, może nad półtorej, bo tam te, co mają tam połówki, to w tych połówkach jeszcze sporo jest. Dobra, bo tu był czerw wygryziony. O, nie będę już zaglądał, to się wszystko w poniedziałek czy tam wtorek będzie przy miodobraniu już patrzeć, dużo więcej nie przyniosą, chociaż dzisiaj latają, no nie mogę powiedzieć, że nie. Jak będą tak latać, będzie widać, że kapie na krop, no to trzeba będzie poczekać chyba jeszcze trochę z tym miodobraniem. Nic to, zobaczymy. No dobra. Starter zrobiony, wsypałem jeszcze dwie ramki zula, wiecie, nie można też przesadzić z pszczołami, bo ugotujemy je, nawet trzymając zimnym po prostu
będzie za dużo pszczoły, to się mogą ugotować, więc też tu nie ma co tak szaleć, ale taka ma być bardzo solidny odkład, taki podwójnie silny. Więc tutaj sporo tej pszczoły zsypałem. Położę jeszcze ciasto. Chociaż nie wiem właśnie, czy dzisiaj, czy jutro, ale chyba od razu położę. Niech sobie jedzą. Chociaż pokarmu dwie ramki to jest dużo. No to jednak... No. A wy wracajcie, skąd was wziąłem. Bo muszę dać daszek, nie chcę ich tutaj zgnieść. Także... Oj Boże, pszczoły nie słuchają się, a już powinny. Dobra, także zamknięty ul, biorę go do chłodnego. Jeszcze dam ciasto po drodze, mam tam schowane, tutaj nie wziąłem, bo i po co. Mówię, teraz przeniosę, dam ciasto i jutro już można otwierać. Właściwie w nocy dzisiaj można już przynieść, otworzyć na pasiekę. Chociaż nie, z rana przyniosę i otworzę, a będę po południu czy w południe przekładał larwy, tak chyba będzie najlepiej. Niech sobie tą noc spędzą tam pod daszkiem. No i widzicie, uliki właśnie wyniosłem przed chwilą na czterech skrzynkach. No tam mam taką półpaletę, tu skrzynki z jednej strony, z drugiej, żeby matki się nie myliły. Tutaj nawet trzy ustawiłem, każdy inaczej. Tu jedną, no bo mam 11. Jeszcze jak się zrobi jakieś kolejne uliki, to tu drugi wejdzie. I tak, wiecie, w miarę w cieniu, pod drzewami. No bo ulik nie może być przegrzany. Pszczółki się właśnie oblatują fajnie. Później, może wieczorem, może jutro zajrzę, czy są matki, czy wszystko jest ok. Tu już powoli robimy ziemię, żeby namiot postawić. Zaorało się i jak się uda, to dzisiaj też będę właśnie namiot foliowy stawiał, chociaż nie wiem, czy gdzieś tam już gdzie jest wyrobione, koło czosnku nie dam, bo tu był, no to po rok po roku po pomidorach lepiej nie dawać, bo łatwiej ponoć łapie te choroby jakieś tam, wiecie, zarazy ziemniaczane i inne. No także 11 ulików jest. Jeszcze będę musiał je popoprawiać, bo widzę, krzywo stoją. Położyć też cegły na górę, bo jutro mają być gwałtowne burze ponoć u mnie tutaj, więc no nic, niech się oblatują. Teraz nie będę do nich zaglądał. O, szpaki już chodzą. Czereśni nie ma? Oj, głodne będziecie w tym roku. Czereśnie wymarzły. Co one będą jadły? Robaczki, niech jedzą. Tak samo, zaraz wam pokażę ten mój starter, już też zaniosłem i otworzyłem. Pierwszy pyłeczek w tym roku, już przemrożony, przesuszony, a teraz owiewanie i za chwilę będę do słoików wsypywał. Tak, tutaj jest ten starter, no w tej odkładówce, tak jak wczoraj pokazywałem, wczoraj jeszcze na tym odcinku. A dzisiaj mamy poranek dnia kolejnego, sobota, 4 maja. One tu się pooblatują, później włożę ramkę hodowlaną, żeby wypolerowały miseczki. Tam się daje kapkę miodu lub tam wody z miodą, żeby one weszły, wylizały, wypolerowały. A później będę przenosił i tutaj już przyniosę. Także to w tym odcinku tyle, jeżeli chodzi o resztę rzeczy związanych z hodowlą tych matek, to pokażę w następnych. Widzę, że latają, ale już tak jakby troszkę mniej obfite te loty, nie ma takiego szału. No ale tak jak mi się wydaje, rzepak przekwita, ostatnie kwiatki, trochę latają na głogi, trochę na tą sosnę popyłek i jakoś tak się dzieje. Dobra, cześć, trzymajcie się.